Witam wszystkich. Prezentuję wam bohaterkę Overwatch, Zarię. Przedstawię jej tło fabularne, omówię zdolności i na koniec dodam coś od siebie. Zapraszam. Zaria, a właściwie Aleksandra Zarianowa, pochodzi z wioski położonej na Syberii. Urodziła się już w trakcie kryzysu omnicznego. Mimo że konflikt się zakończył, jej ojczyzna była zdewastowana. Zaria dorastała na terenach dotkniętych wojną. Obiecała sobie, że w przyszłości będzie na tyle silna, by mogła pomóc w odbudowie wioski i chronić swoich bliskich. Aleksandra przez lata trenowała podnosząc ciężary. Stając się coraz silniejszą, los się do niej uśmiechnął. Została zauważona i dostała się do ogólnokrajowego programu lekkoatletycznego. Ciężko ćwiczyła, aż w końcu mogła wystartować na mistrzostwach jako dumna reprezentantka swojego kraju. Jednak los pokrzyżował jej plany. Sterujące robotami Omnium zbudziło się i jej rodzinna wioska ponownie stanęła w obliczu wojny. Zaria zrezygnowała z mistrzostw. Porzuciła międzynarodową sławę, by obronić swoich bliskich. Zgłosiwszy się do lokalnych sił obronnych, Aleksandra Zarianowa stała się symbolem. Symbolem, który w obliczu wojny poświęca karierę, by chronić rodzinę i ojczyznę. Teraz omówię zdolności Zarii. Na wstępie wspomnę, iż nie będę przedstawiał konkretnych liczb, gdyż gra jest w fazie testów i wszystko może się zmienić. Bronią Zarii jest działo cząsteczkowe. Broń ta posiada dwa tryby. Pierwszy atak wyzwala wiązkę energetyczną. Jest to atak na krótki i średni dystans. Zadaje mniej obrażeń, ale zużywa mniej amunicji. Drugim atakiem jest wyrzucenie ładunku wybuchowego. Możemy strzelić na znacznie większy dystans i ów ładunek zadaje znaczne obrażenia obszarowe, kosztem dużego zużycia amunicji. Zaria jest w stanie wyemitować dwie tarcze ochronne. Bohaterka rzuca barierę cząsteczkową na samą siebie. Na kilka sekund chroni ją przed obrażeniami, chyba że otrzymane obrażenia zniszczą tarczę wcześniej. Bariera projekcyjna działa na tej samej zasadzie co bariera cząsteczkowa. Tyle że możemy ją rzucić na naszego towarzysza. Zaria posiada zdolność pasywną. Mianowicie, za każdym razem, gdy tarcza rzucona na siebie lub sojusznika zaabsorbuje obrażenia, siła rażenia naszej broni jest zwiększana. Jej super zdolność to uderzenie grawitonowe. Zaria wystrzeliwuje bombę, która po wylądowaniu przyciąga pobliskich wrogów. Zadaje również nieznaczne obrażenia i unieruchamia przeciwników. Na koniec kilka słów ode mnie. Drugi tryb działa cząsteczkowego ze względu na atak obszarowy może bardzo się przydać przy ataku zaskoczenia. Wiedząc, że za rogiem stoi przeciwnik, już możemy zacząć ostrzeliwać miejsce obok niego, a i tak otrzyma obrażenia. Do właściwego użycia bariery projekcyjnej konieczne będzie zgranie na czacie głosowym. By zmaksymalizować zwiększenie obrażeń poprzez absorpcję, tarcza musi być rzucona na sojusznika w trakcie ataku, nie przed jego rozpoczęciem. Towarzysz, otrzymawszy osłonę zbyt wcześnie, może ją stracić, zanim zaabsorbuje wystarczającą ilość obrażeń. Na czacie głosowym oznajmiamy, że nasza tarcza jest gotowa, kompan wybiega na front i wtedy od razu rzucamy mu osłonę. Natomiast my, mając zwiększoną siłę rażenia, musimy wykorzystać ten fakt, bowiem bonus z sekundy na sekundę staje się coraz słabszy. Jej super zdolność jest moim zdaniem jedną z najlepszych w grze. Atak sam w sobie nie zadaje wielu obrażeń, ale uderzenie grawitonowe tworzy ogromną ilość synergii. Smoczy atak Hanzo, wirująca śmierć żniwiarza, bomba pulsacyjna Smugi czy przycelowanie Makriego idealnie się sprawdzają w połączeniu z super zdolnością Zarii. Sama Zaria, jak przystało na tanka, jest bardzo wytrzymała. Grając nią, wbiegałem w sam środek walki, rzucałem na siebie tarczę i udawało mi się przeżyć intensywny ostrzał. Bariera ma krótki czas odnowienia. Czasami wiedząc, że za chwilę będziemy mogli jej ponownie użyć, warto się gdzieś schować na 2 sekundy i nic nie robić. Nasze przeżycie może okazać się ważniejsze niż strzelanie do upadłego. Podsumowując, gra z Zarią wymaga kooperacji. To my będziemy na czele podczas puszowania. Wychylamy się pierwsi i informujemy, z kim mamy do czynienia. Dajemy znać, komu i kiedy rzucamy tarczę. I najważniejsze, przed użyciem uderzenia grawitonowego informujemy o tym, by reszta drużyny była gotowa i umiejętnie wykorzystała fakt zbicia wrogów w grupę. Jednak Zaria może okazać się dobra jako tank wspomagający, a to Reinhardt czy Winston będą dowodzić atakiem. Reinhardt szarżując jest bezbronny i zdarzyło mi się nim umrzeć, nim dotarłem do wroga. Zaria tuż przed szarżą Reinhardta może rzucić na niego tarczę, co zwiększy szanse na udaną szarżę. Tak samo w przypadku gry z Winstonem. Goryl wskakuje plecakiem odrzutowym w sam środek wrogów i dopiero po zniknięciu tarczy Zarii stawia swój emiter osłony.
Dziękuję za uwagę i zasubskrybujcie kanał, bowiem systematycznie będą pojawiać się filmy o pozostałych bohaterach.